O, wtedy jak byłem pierwszy raz, to tak marzyłem, żeby w dzień zobaczyć ten klasztor. No bo spodobał mi się ogromnie kościół. Wewnątrz przechodziliśmy z Jurkiem Zawadą, z tym adiutantem zapory, przez kościół. Obydwajśmy tam czuwali z tej strony. A tam od dołu, od wjazdu, to na pewno placówka miejscowa jakieś warty trzymała. A my tam rozmawiali w tym czasie, w tym pokoju przeora. No i mówię, Jurek, ja bym chciał zobaczyć przy dobrym świetle ten kościół, bo to tak półmrok przechodziliśmy. Przecież nie można było świecić, żeby tam ktoś z daleka widział, że coś się dzieje. I później przy poświacie księżyca zobaczyłem te stacje Męki Pańskiej na murach, ale takie oryginalne są. I mówię, i to bym chciał zobaczyć. A skąd tam myślałem? A później złożyło się, że byłem w Radecznicy pierwszy raz, to jeszcze organizowała taka ta pani prezeska tam winu takiego oddzielnego koła. To wtedy byłem, no i już dojrzałem porządnie, z tym, że myślałem, że zastanę jeszcze przy życiu brata Juliana. Zapraszał mnie na odwiedziny, jak klasztor zacznie swoją działalność z powrotem. No, ale już mi powiedzieli, że spoczywa w Leżajsku na cmentarzu, już nie żyje. Tak. A teraz panowie mi to umożliwiają.